Korzystając z tej wspaniałej okazji, wszystkim pracownikom Instytutu Fizjoterapii chciałbym złożyć najlepsze życzenia świąteczne w nowym roku nieustannego pasma sukcesów, a przede wszystkim rozwoju naukowego, który jest nierozłącznie związany z uczelnią. Uczelnia musi cechować się rozwojem naukowym i tego im życzę, bo od tego zależy nie tylko przyszłość nasza, ale i przyszłość uczelni. A tak normalnie to zdrowia, zdrowia i jeszcze raz miłości. Chciałbym złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia szczęśliwego nowego roku, wszystkiego dobrego. No i abyśmy się w przyszłym nowym roku spotkali w takim samym gronie, może i większym, także wszystkiego najlepszego jeszcze raz. Oczywiście jestem dumny z tej nagrody, dumny jako pracownik naukowy uczelni i dumny jako człowiek, bo zawsze jest to pewien sposób docenienia. No i oczywiście to przesympatyczna dziewczyna, to też jest bardzo ciekawa nagroda, będzie wisiała przez cały rok. I cały rok będziemy wspominać 2017, oby był, no może nie lepszy, żeby był dobry, taki jak był ten 2016. I wszystkim nam życzę, Państwu też. Dla mnie najważniejsze jest zdrowie, żebyśmy się dogadywali, byli wzajemnie życzliwi, żebyśmy też pracowali z taką, może z większym zaangażowaniem, robili to, co do nas należy. No i oczywiście takiego sukcesu również na polu osobistym, w domu, żeby się wszystko dobrze układało, bo to się przenosi zawsze na pracę, na ten grunt zawodowy. Zaśpiewaliśmy kolędy z pracownikami, ze wszystkimi osobami, które przyszły dzisiaj na spotkanie. I chyba najważniejsze jest to, bo kolędy te akurat nie tylko chodziło o to, żeby zaśpiewać, żeby nasz chór je zaśpiewał, ale przede wszystkim, żebyśmy razem zaśpiewali. I to się udało.